Polskiego, Europejskiego Astronoma Jana Hadybiusza. Zacznę od gościa w Gdańsku, astronoma z obserwatorium w Piwnicach, pana Eugeniusza Kozderskiego, który ustalił ten algorytm, jak te pulsarowe impulsy złapać. Panu Eugeniuszowi towarzyszyło dwóch wymianów elektroników, inżynierów elektroników z firmy Ekoelektronik, którą sami zresztą tworzą. Pan Dariusz Samek i pan Mirosław Owczyni. Nie miałem wątpliwości, że projekt budowy zegara pulsarowego w roku Jana Hadybiusza to będzie takim hitem, takim wydarzeniem, które położy cały świat na kolana i Gdańsk na nowo wróci do światowej rodziny najlepszych producentów zegarów. Tu wprowadzamy kompletne nowe urządzenie, nie tylko to urządzenie rozpoczyna nową skalę czasu. Każda klasa zegaru wyznacza skalę czasu. Rozpoczyna się funkcjonowanie pulsarowa skala czasu. Ten zegar jest najbardziej dokładnym, najbardziej dokładnym odmierza czas. Gwiazda, pozostałość powietrza prognozy. On pomiał kosmos falą radiową, tak jak latarnia morska, świeci po morzu. Co chwilę znajduje się Ziemia w takim wiosce. Tym przypadkiem pulsar jest tak ustawiony, że obracając się raz po raz biegnie magnetyczny, celuje w Ziemię, wtedy otwiera. Są pulsary, raz na sekundę. Wiele set razy na sekundę, ale każdy z nich osiągnie własną tempo. Dzięki temu możecie zorientować, gdzie jesteśmy oraz zajmiemy się między innymi na wersji za czas. Czym jest właściwie ten cały zegar? To jest jedyny w Polsce, tak mi się przynajmniej w tej chwili wydaje, interferometr radiowy, który ma więcej zmian. Zegar pulsarowy to rodzaj dedykowanego radioteleskopu, który odbiera te sygnały. 16 anten to są 32 tory odbiorcze, 32 niezależne odbiorniki radiowe, których sygnały trzeba gdzieś zgrać, połączyć, tak, żeby z nich wydusić ten ukryty w szumach kosmicznych, ale także ziemskich sygnał pulsarowy. To nie jest zadanie łatwe. Zdecydowanie największym wyzwaniem był projekt anteny pulsarowej. Chodziło o to, aby stworzyć możliwie małą antenę, taką, którą dałoby się zainstalować na dachu obiektu zabytkowego, ale jednocześnie, żeby antena zapewniała nam wystarczającą czułość przy odbiorze sygnałów z kosmosu i jednocześnie, ponieważ jesteśmy w centrum miasta, aby ograniczyć maksymalnie sygnały zakłócające z miasta. I to się udało. Chcieliśmy trochę zmienić opinię o instytucji, która jedynie, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się konserwowaniem przyszłości. Chcieliśmy pokazać, że to właśnie wiedza i znajomość faktów historycznych daje nam siłę i pomysły na budowanie przyszłości. My potrzebujemy tych najdokładniejszych zegarów na świecie. Bez nich część naszej aktywności jest kompletnie bez sensu. Im dokładniejszy czas, tym lepiej możemy się zorganizować i tym więcej wiadomości czerpiemy o otaczającej nas naturze. Thank you.
okienka na to się ma. My gdańszczanie jesteśmy dumni, że tu w naszym mieście nad Opawą, nad Wisłą, nad Bałtykiem powstał najbardziej dokładny zegar na świecie. Zapewne powstaną następne zegary posłanowe na świecie. Mamy ten przywilej, że jesteśmy pierwsi.